Moi drodzy widzowie, dzisiaj zacznę od tego, że chciałem Wam bardzo podziękować za to, że jesteście ze mną. Na kanale YouTube, który oglądacie, właśnie liczba subskrybentów przekroczyła 1000. Z tego, co patrzyłem wczoraj, jest już Was 1060 osób, które na bieżąco śledzą moje materiały. Cieszę się, że docieram do Was, że jest to dla Was ciekawe. To bardzo motywuje mnie do tego, żeby pracować coraz bardziej intensywnie nad poprawą jakości audio, poprawą jakości wideo i przede wszystkim nad dostarczeniem Wam coraz ciekawszych treści. Będę starał się, żeby te treści były dopasowane do Waszych oczekiwań, do Waszych chęci. Dostałem sporo też od Was takiego pozytywnego feedbacku i informacji o tym, co chcecie oglądać dalej, jakie materiały są dla Was interesujące i co w najbliższej przyszłości będę dla Was próbował nagrać. Dzisiaj przedstawię Wam przypadek tej 28-letniej kobiety, która zgłosiła się do mnie z tego powodu, że od 10 tygodni bolało ją gardło. To był główny powód i ból nie był bardzo nasilony, ale odczuwała coś, co można było określić jako taki dyskomfort i uczucie ciała obcego. Jest to dosyć częsta dolegliwość, że pacjenci odczuwają takie właśnie dolegliwości. Nie jest to bardzo nasilone i spokojnie są w stanie z tym funkcjonować, natomiast w dłuższej perspektywie czasu staje się to bardzo nużące i takie nieprzyjemne. I właśnie określają to jako gula w gardle, albo jako dyskomfort w gardle, albo trudności niewielkie z połykaniem, ale oczywiście bez żadnych ostrych stanów. I tak naprawdę jest to problem coraz częstszy obserwowany przeze mnie też w takiej praktyce ambulatoryjnej. I ta pacjentka, jej historia była taka, że wywiad zaczął się 10 tygodni temu, kiedy te objawy się rozpoczęły, czyli takie pobolewania gardła, dyskomfort w gardle przy przełykaniu. I ta pacjentka trafiła do lekarza rodzinnego, który na początku od razu zlecił jej taką 7-tygodniową terapię lekami zobowiązującymi kwas solny w żołądku, czyli takimi lekami na refluks żołądkowo-przełykowy. I ona brała te leki przez 7 tygodni. Nie było istotnej poprawy, jeżeli chodzi o dolegliwości w gardle, w związku z tym lekarz stwierdził, że zmieni lek na inny lek z tej samej grupy, czyli z grupy tzw. IPP, czyli inhibitory pompy protonowej. Natomiast już po zmianie tych leków zalecił, żeby odwiedziła jednak laryngologa i wykonała badanie endoskopowe. Trafiła do mnie z rekomendacji jednego ze swoich znajomych i ja wykonałem badanie endoskopowe i wyniki tego badania endoskopowego przedstawię Wam w postaci takiego krótkiego filmu, który nagrałem z endoskopii z komentarzem, co tam widać i zobaczycie, co było przyczyną jej dyskomfortu w gardle i tak naprawdę jak wyglądała też jama nosa i gardło w związku z tym, bo bardzo te dwa narządy są ze sobą powiązane i zobaczycie, jak duże mogą być różnice, jakie ciekawostki można znaleźć w badaniu i gardła i nosa u takiej osoby. Zapraszam Was do oglądania, chodźcie za mną. Pacjentka lat 28, badanie endoskopowe jam nosa. Widoczna teraz endoskop 0 stopni wsuwany do prawej jamy nosa, widoczne wybroczyny na skrzydełku, na błonie śluzowej i na skórze. Przekrwiona przegroda nosa, nieco podsychająca wydzielina. Widoczne też również na przegrodzie nosa listwa kostna i chrzęstna, która częściowo zwęża dolny przewód nosowy. Małżowina nosowa dolna jest obkurczona w tej chwili, w związku z tym endoskop może swobodnie przejść do środkowych partii nosa. Posuwamy się głębiej. Tutaj widać, że małżowina nosowa środkowa jest obrzęknięta, jest wydzielina śluzowa między przegrodą nosa a małżowiną nosową środkową, który świadczy o jakimś czynniku, który podrażnia te miejsca. Przewód nosowy środkowy jest wolny, nie ma tam polipów, nie ma stanu zapalnego, nie ma wydzieliny ropnej. Przesuwamy się pod małżowiną nosową teraz środkową wzdłuż przewodu nosowego środkowego do tylnej części jamy nosa. Widać nozdrze tylne i nosogardło. I tutaj przekrwione brzegi nozdrza tylnego i na tylnej ścianie gardła widoczne w tej chwili takie tkanki pozostałości po migdałku gardłowym. Widać ujście gardłowe trąbki słuchowej. To są te miejsca, które są widoczne. Częściowo taka przekrwiona, częściowo obrzmiała tylna ściana gardła związana z pozostałością migdału gardłowego, która jest odczynowo podrażniony. Poniżej dolna część gardła, nosogardła już jest w porządku. I teraz się będziemy wycofywać z tej prawej jamy nosa. Widać na masywnie takie poszerzone naczynia krwionośne na wzdłuż nozdrza tylnego, na tych łukach tkanki miękkiej i wodnista wydzielina, właśnie to, co jest charakterystyczne w tych jamach nosa. Teraz będziemy wchodzić do lewej dziurki, lewa jama nosa.
Widoczna spora ilość śluzowej wydzieliny zapalnej, która znajduje się między przegrodą nosa a małżowiną dolną. Takie pasma śluzu dosyć gęstego, spoistego, to świadczą o stanie zapalnym. I tutaj również częściowe skrzywienie postaci listwy kostnej przegrody nosa. Posuwamy się w stronę małżowiny środkowej. I tutaj również widoczne jest takie obrzmienie i wodnista wydzielina na małżowinie środkowej, między przegrodą nosa głównie, a tą małżowiną. Kolor błony śluzowej jest taki różowawo-sinawy, jak również tutaj przegrody nosa i małżowin dolnych. I analogicznie nosogardło, widoczne poszerzone naczynia na nozdrzu tylnym. I tutaj bardzo też dobrze widoczne taka dosyć duża spoistość, to jest pozostałość migdału gardłowego, którego widać na tylnej ścianie gardła, w okolicy ujścia trąbki słuchowej, właściwie na całej lewej połowie nosogardła. Jest to pozostałość do okresu dziecięcego, która się nie wchłonęła, nie uległa zanikowi w związku z normalnym rozwojem i tutaj pozostała. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tego badania endoskopowego pacjentki, która zgłosiła się? Na pewno to, że brak poprawy po leczeniu przeciwrefluksowym przez kilka tygodni różnymi lekami że to leczenie nie przyniosło większego rezultatu. To by przemawiało za tym, że raczej objawami pacjentki nie kieruje refluks żołądkowo-przełykowy. Kolejną rzeczą, która jest z tym związana, że obecność wydzieliny wodnistej i obrzęku błony śluzowej, małżowin środkowych, nieco dolnych, jak również to, że kolor tej błony śluzowej był dosyć taki sinawy, przemawiałoby za tym, że raczej mamy do czynienia z alergią, a dodatkowo jeszcze wydzielina, która z nosa przedostaje się do nosogardła, tam by podrażniała błonę śluzową i resztki zanikłego migdałka gardłowego, który po stronie lewej pozostał jako spory fragment tkanki, przemawiałoby za tym, że raczej ten dyskomfort, który pacjentka odczuwa w gardle, to uczucie ciała obcego, czy uczucie kluchy w gardle, raczej odpowiada alergia, czy coś w rodzaju kataru siennego, jak również to, że po częściowo przerośnięty migdałek gardłowy, który pozostaje tam i daje takie objawy. Także możemy z dużym prawdopodobieństwem ocenić, że to nie jest refluks, a raczej alergia. Ja zleciłem pacjentce intensywne leczenie na 2 miesiące przeciwalergiczne. Ma się do mnie zgłosić na kontrolę po tym czasie, żebyśmy ocenili jego skuteczność tego leczenia, jak również warto, żeby odwiedziła alergologa, który po wykonaniu testów skórnych mógłby planowo, systematycznie podejść do leczenia już samej alergii, bez potrzeby martwienia się o jakieś inne typowo takie niespecyficzne objawy laryngologiczne. Zapraszam Was do komentowania, bądźcie w kontakcie ze mną na kanale i zapraszam Was do kolejnych filmów. Pozdrawiam Was serdecznie, Rafał Chmielewski.